Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszej ekranach Gikorompa. Witam was bardzo serdecznie. Nie przedłużając, chapter drugi, przed nami free time event, który chciałbym przejść dosyć płynnie, żeby nie przedłużać tych free time eventów, bo one i tak są dosyć długie, przynajmniej te Ikiego, a oczywiście na Ikim się skupimy ponownie. Hangout with the others. No i chyba na backstage go znajdowaliśmy. Oj, teraz chyba się już przemieszało. Nie, w kuchni. Tak, Iki. O, czas znowu pospędzać czas razem, rozumiem, nie rusz doczekać. Iki i ja pogadaliśmy o karierach, które możemy przyjąć w przyszłości. Nie zaskakująco, wydawało się, że oboje nie mamy ambicji poza dniem aktualnym. Trochę się do niego zbliżyłam. Cześć Hikari, cieszę się, że spędzimy czas razem. Ha, ja też się cieszę, ale jestem trochę zdenerwowana, skoro obiecałam, że pogadamy o tym, co wspominałam ostatnim razem. Och, jeżeli nie czujesz się komfortowo gadając o tym, proszę nie przemęczaj się. Przepraszam, jeżeli cię zmusiłem. Nie, nie martw się, po prostu trochę jestem zdenerwowana i to nie ma nic wspólnego z tobą. Nigdy nie wspominałam o tym nikomu, ale... Bo chyba się bałam. O tym, co się stanie, jeżeli powiem o tym. Nie chcę wydawać się zgruszniała albo niewdzięczna w stronę moich ukochanych. Rozumiem, Hikari. Ciężko jest wiedzieć, czy to jest okej, żeby pokazać te emocje czasami, ale nie będę cię oceniał, jeżeli o to ci chodzi. Dziękuję. Oszczędzę sobie niektórych szczegółów, skoro jest ich aż tak dużo, ale parę lat temu próbowałam imitować mojego brata w wyglądzie, w zachowaniu, w hobby i w wielu innych rzeczach. Nie podobało mu się to oczywiście, nie winię go. Jeżeli ktoś próbowałby kopiować wszystko, co robiłam, to też byłabym zirytowana. Jedną z rzeczy, które zrobiłam, była próba przemalowania moich włosów. Powiem ci tyle. Nie pozwól zbliżyć mi się do swoich włosów, kiedy mam farbę w dłoniach. O, rozumiem. Dziękuję, że twoja młodsza ty nie była tak destrukcyjna, jak ja byłem parę lat temu. A? Byłeś destrukcyjny? O, przepraszam. Próbuję... refrain from... jakby nie wspominać o moim dawnym zachowaniu za wiele. Powiedzmy, że... to było znacznie gorsze niż zepsucie czyjegoś koloru włosów. Rozumiem? Łobuz. Tak czy siak, przechodząc dalej. Cóż, skoro o tamto czas moja mama zmuszała mnie, żebym miał krótkie włosy, nie pozwalała mi zbliżać się do barwnika. W sensie mój barwnik, ale chodzi o farbę włosów. Nie winię ją. Byłam trochę głupia i... i trochę creepy, że próbowałam kopiować mojego brata w ten sposób, prawda? Bo na myśli nie zmieniłam się aż tak bardzo od tamtego czasu. Nawet gdybym nie mogła próbować kopiować jego wyglądu, próbowałam zrobić to, co mogłam. Nawet napisałam wiersz przez niego, próbując być jak on. To jest głupie, wiem. Byłam głupia i wciąż jestem. To nieprawda. To jest ciężkie, żeby zmienić swoje nastawienie, szczególnie kiedy jesteś w tym samym środowisku przez tak długi czas. Tak długo jak wytrzymasz, tak długo jak będziesz rozpoznawała swoje złe czyny, które już były i nie będziesz próbowała ich szukać jakby takiego, szukać wymówek, to oznacza, że już się zmieniłaś, chociaż trochę. Chyba nauczyliśmy się oboje czegoś nowego. Tak jak mówiłeś, jestem dobra w pocieszaniu, co? Ale spójrz na siebie. Chyba oboje jesteśmy w tym dobrzy. Ta, może. Więc... jak zaczęłaś się zmieniać? Mój opiekun. W końcu poznałem jego byłą żonę, którą teraz uważam za kogoś w stylu matki. Ona mi pomogła. Nauczyła mnie zdrowszych mechanik radzenia sobie i pomogła mi pójść na terapię, żebym opanował swoje emocje. Bez niej nie wiem, gdzie bym teraz był. I w dobrym i złym z tego słowa znaczeniu. Dobrym i złym? To nie jej wina, że tutaj jestem, ale to ona zachęciła mnie do rozpoczęcia pracy w poezji jako zdrowym mechanizmie radzenia sobie. Biorąc pod uwagę, że poezja jest wspólnym czynnikiem pomiędzy nami wszystkimi, to zgaduję, że to właśnie przez to zostaliśmy wybrani przez Die. Och, to w sumie słuszna uwaga, ale poezja jest tak bardzo znana i praktykowana, więc dlaczego my? Przepraszam, Hikari, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. W porządku. Zmieniając temat,
Wspominałeś wcześniej, że chciałeś prać... wystylizować moje włosy, prawda? Nie jestem pewna, co możesz zrobić z krótkimi włosami, ale... chyba może ci na to pozwolić. Tak? Och, to cudownie. Muszę pamiętać, żeby... przypomnieć sobie wszystkie stylistyczne metody, których mnie nauczyła, ale z tym razem gdzieś spotkamy, będę gotowy. Tak się cieszę. I ci aż postraciwał z radości, kiedy ja się śmiałam razem z nim. Wkrótce poszliśmy w swoje strony, ale nie orzeź doczekać kolejnego spotkania. I wróciłem do pokoju. Okej, okay. Całkiem poszło i nawet jestem w stanie powiedzieć, o czym gadali, więc fajnie. Czas mija, pomyślałem o tym, co robić. Śledztwo z Fujuką wcześniej, czy... zrobiłem wszystko, co mogłam. Fujuka będzie sprawdzała, co jest w pokojach i jakie są książki w bibliotece i w ogóle więcej. Chyba, że musi robić wszystko sama. Może przynajmniej przejrzeć trochę książek w bibliotece, racja? Nie mam nic innego do robienia, więc może się na coś przydać. Tak, zrobię to. Wybieram z mojego pokoju i pobieram na drugie piętro. Weszłam do biblioteki, ale... ktoś już próbował ukryć coś się za półkami. Ma on? Co ty? O! Ma on złapała mnie... O Jezu... Przepraszam, czy to jest jej sześciopak? Jezu Chryste! Ma on złapała mnie, moją dłoń i wciągnęła mnie do siebie. Co jest? Cii, ona może nas znaleźć. Ona? O czym ty mówisz? Miałem zapytać, ale odpowiedź mi przerwała. Bu! Ha! Proszę. Mam wstała, rzucając wszystkie przekleństwa, jakie mogę wymyślić w stronę Colette. Nie to robiła Colette, zaczęła się śmiać. To przerażało mnie, jak bardzo dużo przekleństw ona może wypluć się w ułamku sekund. Ha! Daj spokój! Ha! Cholera! Ciasto truskawkowe! Przecież się dałam złapać, teraz... ta cholerna psycholka! Znowu zaczęła się śmiać. O, przepraszam, nie zdawałam sobie sprawy, że coś źle zrobiłam. Ale zanim mogłam odpowiedzieć, kolejna dwójka tutaj weszła. Słyszałam krzyki. Wszystko gra? Słyszycie się ranni? A, biorąc pod uwagę kolor tej mamy, zakładam, że to był kolejny prank. Hitari i Maon prawdopodobnie były ofiarami. Haha, dobrze sobie założyłeś, Maon. Z racji, iż jest grupą śmiertelniczką, pomyślała, że nie mogę złapać ją w demonicznej grze wchowanego. Znaczy, hide or scare, czyli bardziej ukryj się albo bój się. Chyba miałeś na myśli hide or seek, czyli chowanego. Ha! Nie wiesz o najbardziej diabelskim, diabelskiej praktyce w tym świecie? Taki brak wiedzy musi być potępiony. Ukryj się albo bój się. To jest gra, którą grałam ze swoimi ziomkami, jak byłam w domu. Krok pierwszy. Znajdź straszne miejsce w nocy. Krok drugi. Połowa z grupy ukrywa się w ciemnych kostiumach, które się kamuflują. Krok trzeci. Straszacze znajdują biedne ofiary i przerażają je na śmierć. Pomijając to, że to jest Colette i jest walnięta na maksa, to w sumie brzmi jak fajna zabawa w takim kręgu bliskich znajomych. Jeżeli ktoś oczywiście nie boi się wszystkiego. O, cieszę się, że krzyk nie był niczym poważnym. Jeżeli coś by się stało, byłbym zdewastowany. Powinieneś być zdewastowany. Największa pieprzona osoba tutaj przegrała w grę. Gra jest śmieszna. To brzmi jak zaproszenie do tego, żeby ktoś wezwał policję. Dlaczego marnujecie swój czas na granie? To jest jasne, że nasze otoczenie nie nadaje się do takich gier. Poczekaj. Rozumiem, o czym mówisz, Kazuki, ale tak długo jak oni nie powodują żadnych problemów, powinniśmy dać im się bawić. Co do problemów? Przepraszam za to, kwiatku. Znajdziemy lepsze miejsce, żeby się bawić. Pieprzyć to! Powinniśmy zrobić, co tylko chcemy. Ich opinie powinniśmy mieć gdzieś. Mam na myśli... wiem, że mój gang... może, że w moim gangu zazwyczaj gramy jak chcemy. Władze miasta pozwoliły na to, ale to miejsce jest znacznie inne, Sherry. Władze miasta to zezwoliły? Wątpię w to. Raczej podrobiłaś jakieś pozwolenie. Wydajesz się być taką osobą, która mogłaby to zrobić. Naprawdę, gnoju? Ja mogę ją potwierdzić jej słowa. Nie traktuj jej jak pieprzonej kryminalistki. To, trochę zajęło, żeby sobie przypomnieć, ale... Te małe dziwadło i ja wpadłyśmy na siebie. Raz przed zabójczą grą. Tak, Cherry jechała na rowerze
po moim mieście i stała się cudowną ofiarą crunchów mojej ekipy. Nie rozpoznałam jej, aż nie usłyszałam jej krzyku. O, cóż to był za cudowny dźwięk. Nie opowiadaj im, gnoju. Ciężko mi wyobrazić sobie, który z pranków królet. Jak ona prankuje, kiedy jest w domu. Ale wyobrażam sobie nawiedzone domy, albo duże animatroniki czy coś. Nawiedzone domy? Animatronik? Poczekaj, aż zobaczysz naszą posiadłość, pełną animatroników. Kwiatku. O, cofam te słowa, ja... Ty mały gnoju, nie kłam. Nie miałaś żadnej posiadłości, głupia. A może miałam? Nie masz szans, żebyś miała, racja? A może miałam? O mój Boże, ty mała... Maon i Królet zaczęły się kłócić. Albo cóż, bardziej Królet podkurwiała Maon, kiedy ona rzucała w nią obelgami. Może pogadamy gdzieś indziej? Jasne, czemu nie? Tak, proszę. Błagam was, zabierzcie mnie stąd. Nasza trójka weszła głębiej w bibliotekę, aż znaleźliśmy stolik stolik, przy którym mogliśmy usiąść. Jak ty się w ogóle w to plątałaś, Hikari? Biorąc pod uwagę twoje zdezorientowanie tą grą, zakładam, że nie byłaś jej świadomą częścią. O, ja szukałem książek do poczytania, ale Maon ukryła się niedaleko wejścia. Colette znalazła nas po tym, jak nas usłyszała. To ma sens. Prawdopodobnie zaczęły grać po tym, jak już tutaj przyszliśmy. Jeżeli weszlibyśmy potem, pewnie zmusiłyby nas, żebyśmy też zerali. Zupełnie jak one. To mamy szczęście. Przynajmniej tyle. Powinienem być wdzięczny. Wciąż nie rozumiem, dlaczego one tak bardzo naciskają te pranki czy gry, czy cokolwiek. Dlaczego marnować czas na tak bezużyteczne rzeczy, kiedy następny motyw albo morderstwo mogą rozerwać nasze przyjaźnie na pół? To jest niemożliwe, żeby to zrozumieć. Szczególnie kiedy... Kiedy oni się obrażają i kłócą ze sobą bez przerwy. To jest trochę dziwne. O, jak to? Czy ty teraz nie spędzasz czasu z Ikim? Dlaczego spędzasz czas z nimi, jeżeli to jest nieuniknione, że to wszystko się rozsypie? To nie jest to samo. Nie spędzam z nim czasu. Obecność Ikiego jest dla mnie bardzo pomocna. Oni są jedyną osobą, którą toleruję tutaj, jeżeli chodzi o racjonalność i logikę. A? Ale ja... Bardzo mi się podobają historie, które opowiadasz i wszystko, o czym informujesz. Jestem pewien, że to może liczyć się w stronę jakiejś przyjaźni. Jeżeli tak na to patrzysz, to spoko. Terduro, jak to nie wpłynie na nasze aktualne relacje. Nie martw się. Zawsze zrobię wszystko, żeby szanować nasze granice. Teraz to i ja jestem ciekawa, jakie historie... Takie horrory, jakie opowiadałaby Colette? Osobiste anegdotki, czy coś takiego? No chyba. Historie, które mówię, są supernaturalne albo fantastyczne. Chociaż nie w tym przerażającym stopniu, jak ktoś tutaj opowiada. Raczej skupiam się na historiach, które mi inspirują grozę, wywołują grozę. Och, jak smoki, czy yokai? Może jakieś przygody bohaterów? Te drugie. Yokai interesowały moją młodszą siostrę. Chociaż tylko te o dobrej naturze. Ja też się trochę nimi interesuję. Są różne zobrazowania i historie, które mnie zainspirowały. Dokładnie. On powiedział mi historię, które wie o paru chyba przepowiadających przyszłość o krajach. Jest takie intrygujące, żeby słuchać o tym więcej. Przepowiadający przyszłość o kraj? Tak, jeden przykład to Kudan. To są kreatury urodzone z mieszanką ludzkich i krowich cech. Mówi się, że one żyją tylko parę dni i żyją na tyle długo, żeby dać nam przepowiednie. Zazwyczaj chodzi o jakąś wielką katastrofę. Ciekawe, czy Kudan mógł ostrzec nas o tej sytuacji. Wątpię, żeśmy w to uwierzyli, tak czy siak. Kreatura powiedziałaby mi, że zostaniemy wrzuceni do posiadłości dla poezji i morderstw? Nawet na chwilę bym się na tym nie skupił. Bo! A! A!
Spodziewasz się, że trzyknę, prawda? No, w sumie. Tutaj wstaw krzyczenie. Ale jesteś do bani. Tak, siar, słyszałem, że wspominacie o opowiadaniu historii. Jakim cudem śmiertelnicy tacer wy przyjęli kontrolę nad takimi mocami? Ja nie odpowiem. Pewnie już jest moje odpowiedzi jako podstawy do żartu albo pranku. Odpowiadaj jej, dupku. Jeżeli niesamowicie zajebiste opowiadasz tej historii, jak ona chce to wiedzieć, to lepiej odpowiedz. Och, czekaj, wiem. Jesteś zawstydzony, bo twoje historie są do dupy. A, Kazuyuki, zawstydzony? To niemożliwe. Nie czułem się zawstydzony od lat. Wyobrażam sobie, że to byłoby raczej ciężkie, żeby mnie zawstydzić w jakiejkolwiek sprawie. Ty masz w ogóle jakieś emocje, dziwaku? Każdy kurwa czuje się czasami zawstydzony. Nie udawaj, że jesteś ponad nami. Nawet jeżeli to nie zrobię, to co to za różnica? Mam 10, się czują inni. Ale ja się troszczę o ciebie. To lepiej to nie rób. Dlaczego? To nie ma znaczenia. To strata czasu, żeby wpadać w to barno uczuć. Szczególnie moje. Czy właśnie takie myśli wsadzasz do swojej historii? Co? Słyszałam cię wcześniej. O yokai, o twojej siostrze. Czy te uczucia w tych historiach nie mają znaczenia? Czy one są stratą czasu? Nie, ja mogę odpowiedzieć za Niro. Ich historie nie są stratą. Bardzo mi się podobały. Przepraszam, zakazuję cię go. Mogę założyć, że on troszczy się o swoje historie i o nas, tak w głębi. Wiem to na pewno. Nie kłam mi tu. To jest łatwo powiedzieć, że to jest ster wzdur. Mam na myśli wyobraź sobie słodką tancereczkę próbującą zdziałać brutalnie i okrutnie. Nie uwierzyłbyś w nagłą zmianę nastawienia, prawda? Och, mam na myśli, jeżeli to byłaby zmiana trwająca, to nie jest wcale takie nierealistyczne. Tak myślę. Szczególnie jeżeli coś by się stało. Nie przeanalizowuj tego, co powiedziałam. To był tylko przykład, do cholery. O, racja. Tylko przykład. Jakoś nie wierzę w to. Dalej, Sherry, chodźmy. Co? Nie idę za tą dziwaczką. Tak bardzo chcesz wysuszyć sobie gardło? Zedrzeć? Już spędziłaś 10 minut na krzyczeniu na mnie. Ale chyba nadśmiertelniczka trochę jak ty może być masochistką. Zamknij się, ty gremlinie. Pożałujesz tego, do cholery. Dalej, złap mnie, mała czery. Dalej. He? Wracaj tu, gówniaro. Colette wybiegła z biblioteki, a on poszedł za nią. Colette jest bardzo utalentowana. W takim przekierowywaniu słów na w innym kierunku. Mam na myśli, przecież to królowa piekła, więc musi mieć dużo doświadczenia w konfliktach, racja? Więc to chyba jej pasuje. No raczej. Wszystko gra Kazuyuki? A, co masz na myśli? Wyglądałaś na zdenerwowanego przez to, co ona powiedziała. Jeszcze raz, co masz na myśli? Nie chcę źle rozumieć twoich wyrazów twarzy, ale nie chcę, żebyś temu zaprzeczał. Teraz jestem pewien. Nie byłem smutny, ja po prostu myślałem. Myślałeś? O pytaniu Colette? Tak, chyba tak. Ale nieważne jaki jest jej wgląd. Co zamieszczę w moich historiach, to nie ma znaczenia. Jedną rzeczą, która ma znaczenie, jest mój ciągły wzrost umiejętności. Widzę, jak dużo masz pasji i jak bardzo się starasz, Kazuyuki. To wszystko przeznaczasz w tej historii, prawda? Znaczy, Kazuyuki miał talent w ogóle, on jest Kazuyuki, designer modowy, okej. Jeżeli jestem natrętny, prawda? Przepraszam, Kazuyuki. Wiem, że to ci denerwuje. Miałem zacząć zwracać uwagę na siebie, prawda? Iki, przepraszam go, ale Iki nie robi teraz nie robi nic złego, prawda? Oni próbują wspierać Kazuyukiego w jego historiach. Jeżeli cokolwiek, to jest całkowicie czyjaś inna wina.
No jest Iki. Iki, nie przepraszaj. Wtedy... Pomyśl, Ikari, pomyśl. Bądź głośniejsza, bądź lepsza. Bądź kimś, kto może rozwiązać sytuację i przejąć tą... Znaczy, znaleźć rozwiązanie i przejąć tą sytuację. Kazuyuki, mam dla ciebie pomysł. Jaki? Widziałem coś wyjątkowego dla każdej osoby tutaj. Coś wyjątkowego? To nie są święta. Nie widzę sensu dawania prezentów. To nie jest losowe. To jest wyzwanie. Coś do przetestowania twoich umiejętności. Zrób coś dla każdej osoby, ok? Coś pasującego do nich. Czy przekazanie różnorakich smaków przez... Of everyone, czy przekazanie tych wszystkich smaków jest jakimś sposobem na rozwój twoich umiejętności? Pomyśl o tym, możesz mieć rację. Niestety powiem wam, że ponownie jestem w rozmowie i ja już się zgubiłem, o co tutaj chodzi. W sensie, ja wiem, że to jest taka gratka szmarka i nie ma tej samych jakichś kluczowych informacji, ale ja po prostu już łapię się na tym po raz kolejny, w kolejnym odcinku z rzędu, że ja czytam to i ja to czytam jak automat po prostu. Ja nawet się nie zastanawiam, co to są za literki. Masakra. Musi coś przyspieszyć, bo to będzie znój, a nie przyjemność, ten fangan. Niestety. Mam wrażenie, że w pierwszym rozdziale nie było aż tak rozwleczone to. I było to trochę bardziej przeplatane jakoś arce, bo tutaj naprawdę dosłownie nic się nie dzieje. Oni gadają. Tak jest też Daily Life, ale dopiero co poznaliśmy nowe pomieszczenia, nie było jeszcze motywu. Dajcie mięsa! Chleba i igrzysk! Niedługo okazuje ci, zostawił naszą dwójkę, mówiąc, że musi coś rozważyć. To było bezpośrednie z twojej strony, to mnie zaskoczyło, ale jest godne podziwu, Hikari. Godne podziwu? Ja jestem godna podziwu? To nic specjalnego. Musiałam trochę zrekonstruować logikę Kazuyukiego, racja? Żeby zrobić coś perfekcyjnego dla każdej osoby, on musiałby dobrze je poznać i spędzić z nimi czas. To dałoby mu szansę więź, ale jeżeli ten plan nie zadziała, to chyba jest znak, że... It's a sign I got to... To jest znak, który ja też otrzymałam. A thread of myself? Thread to jest nić, ale... Kawałek nici... Nie jestem pewien, jakaś część mnie. Oczywiście jest powtórka, bo ja żeby inaczej. Jest jakaś specjalna... Tret, no to jest chyba sznurek, bo jest dalej... Czy jest jakaś specjalna szpula? Tego, co cię inspiruje? Czekajcie, bo ja zwykle po dwóch odcinkach pomyślałem, że warto będzie troszeczkę obniżyć to. O, tak o. Kazuyuki powiedział mi o jakichś szpulach z wieloma kolorami, ale poza tym, jak niewydajne... były do użycia. O nie! To było taka gra słowna, co frazy, że getting ahead of myself. Przepraszam, że cię zdezorientowałem. Ty już wszystkich zdezorientowałeś teraz. Ahead of yourself, ahead a threat. Aha. O, teraz rozumiem. Zabawne. Nie jest takie zabawne, jeżeli muszę tłumaczyć żart. Nie martw się. Wciąż mi się podobało. Ach, to cieszę się. Gry słowne. Czy one nie są wonderful, czy wonderful, ale to nie są gry słowne, to jest dosłownie zabieranie jednego słowa, to ja bym powiedział, że gry słowne, zamiast gry słowne, to ja bym powiedział sry słowne, albo coś takiego, to jest zamiana literki. Boże święty, Kari, czemu taka jesteś? To była gra słowna ze słowem wonderful. Czy to ma sens? Czy ktoś by to załapał? Nie. Dlaczego ja w ogóle się pytam? Będę tak się zadręczała za każdym razem, kiedy zażartuję. Kiedy miałam kryzys gier słownych w głowie, Iki i ja gadaliśmy. Potem wróciłem do pokoju. Wolny czas znowu. Okej, który to już jest wolny czas? Muszę to zobaczyć, bo... Kurde, no, nie było jeszcze motywów, a tu już jesteśmy jakoby blisko końca. Jeżeli chodzi o ilość. Spędzam z Ikim cały rozdział chyba. To jest szósty, to jest ostatni free time chyba. Okej, zróbmy go. kitchen? A, nikogo tu nie ma? Halo? Okej, niektóre pomieszczenia po prostu puste. Idzie to jest Seinosuke, tak? To jest Seinosuke? My się myli Seinosuke, tak, to jest Seinosuke na pewno. Okej. Mój czas z tobą zawsze jest cudowny, więc oczywiście, że się spotkamy. Idzie ja trochę...
poćwiczyliśmy żarty, okazało się, że oboje mamy, jesteśmy znacznie bardziej tacy zaślepieni niż myśleliśmy. Chyba się trochę do siebie zbliżyliśmy. Jestem gotowy, Hikari. Lepiej, żeś był. Jestem gotowy na gotowa na twoją pracę. Może nie będzie niesamowita, ale postaram się. W końcu wyrażenie z siebie jest ważne. Nieważne, jaka jest sztuka. Czy to będzie malowanie, stylizowanie, poezja, czy cokolwiek innego. To jest ważne, że nie musimy całkowicie odrzucać negatywnych części siebie, ponieważ nawet jeżeli będziemy się męczyć, to się zmienimy. Rośniemy każdego dnia, prawda? Tak, masz rację. To będzie ciężkie, ale wierzę w ciebie, wierzę w nas. Damy radę. Wiem, że damy radę. Czy mogę coś powiedzieć? Jasne, co takiego? Nie wspomniałeś, że uczciłem pamięć mojego opiekuna wcześniej? Nie wierzyłem na początku. Ale teraz czuję, że jego duch jest żywy raz jeszcze. Jego pasja i miłość będą żyły, nawet teraz. Upewnię się, że on nie zostanie zapomniany. Pewnego dnia chcę zrekreować jego malunek legacy, ale dla mojego życia. Więc to wszystko tyczy się tej prośby. Chcę, żebyś była na nim, więc pozwolisz mi namalować siebie w moim legacy, czyli mojej spuściźnie Hikari. Chcesz zostać namalowana w mojej spuściźnie Hikari? Tak brzmi pytanie całe. Tak, proszę, Iki. Dziękuję, Hikari. Ale teraz czas na mnie. Twoje włosy będą wyglądały świetnie, Hikari. Wiem. Iki przyniósł jakieś zapasy do włosów, o które poprosił Die. I zabrał się pracy. Nie byłam pewna, co planuję zrobić, ale próbowałam się cicho, jak tylko mogłam. Wkrótce skończył i podał mi lusterko. Ładnie, bardzo ładnie. Wow, jest pięknie. Iki, to wygląda niesamowicie. Wyglądasz całkowicie niesamowicie. Moja przyjaciółka często lubi robić sobie takie wstążki i opaskę, kiedy się stylizuje, więc trochę się nią zainspirowałem. Wciąż nie mogę uwierzyć. Zazwyczaj tylko przyczesuję moje włosy i mam je tak, ale... To na pewno jest męczące, żeby wystylizować moje włosy każdego dnia, ale lubię to robić. Daje mi to trochę więcej pewności siebie. Rozumiem dlaczego. Jeżeli miałabym ładniejsze i bardziej kręcone włosy każdego dnia, to zdecydowanie czułabym się bardziej pewna. Trochę się wstydzę przyznać, że czuję się bardziej pewny po tym, jak poprawię swój wygląd. Hej, nie słuchaj tego. Nie jest to złe wyrażać siebie, prawda? Ale nie możemy wyrażać siebie... Jakkolwiek chcemy się wyrazić, nie powinniśmy od razu czuć wstydu. Możemy być dumni z tego, kim jesteśmy. Masz rację. Po spędzeniu jeszcze więcej czasu razem, bawiąc się innymi stylami fryzur, dyskutując o tym, jak się czujemy, w końcu skończyliśmy. Chociaż podobały mi się różne style, w końcu powróciłem do zwykłego uczesania. To było zabawne, Iki. Dla mnie też. To jest trochę zabawne, ale nigdy nie spodziewałem się, że tak bardzo się dogadamy przy malowaniu i stylizowaniu włosów. Ja też nie, ale nie żałuję tego, Iki. Ciesz się, ja naprawdę się cieszę, Hikari. Mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Tak? Chciałabyś wziąć mój poemat? Jako taki prezent. Chociaż piszę je, napisałem je na początku naszej sytuacji, wierzę w moje uczucia, że one się zmieniły od tamtego czasu przez ciebie. Oczywiście, z chęcią, Iki. Po pogadaniu Iki wręczyli mi swój poemat i przeczytaliśmy go razem na głos. Chociaż to może być przesada, w oczach kogokolwiek innego, czuję się, jakbyśmy mieli wielką jakby razem więź. Koniec free time'u, otrzymałeś poemat Ikiego. Mogę go zobaczyć w menu. Wróciłem do pokoju. Dobra, zobaczmy ten poemat. Z opisu obecnego w poemacie możesz zgadnąć, że frustracje, które Iki musiał, jakie musiał przeżywać podczas pisania go, ale pomimo tego wciąż jesteś dumna z nich, jak daleko doszli. Oczywiście zmieniam czcionkę i sobie wam go pokażę. Przelecę wzrokiem szybko go.
Okej. Tak, myślałem, za dużo mi to nie powiedziało, ale jak ktoś będzie chciał, to sobie możecie zastopować. Ja oczywiście lecę dalej. I... Czy ja lecę w ogóle dalej? To jest w sumie dobre pytanie. Potem jak minęło trochę czasu, zdecydowałem się wrócić do swojego pokoju i się przewietrzyć. Wyjść z pokoju chyba się zdecydowałem, tak? Tak, wyjść z pokoju i się przewietrzyć. Kiedy zacząłem chodzić po posiadłości, minąłem salon. Słuchajcie, zachowajmy te kolejne odcinki. Trochę nie jestem zadowolony z tego, jak mało zrobiliśmy, ale z drugiej strony zrobiliśmy aż dwa free time eventy i skończyliśmy kolejną postać. Szczerze wam powiem, że tutaj tarto się rozkłada w tym rozdziale, zakładam, czyli zaznaczam, że wydaje mi się, że bardziej mnie ciekawią free time eventy, które z natury powinny być właśnie takie bardziej spokojne i takie mniej wprowadzające do tego świata, niż to, o czym oni gadają. Oni, jak zaczęli gadać, to kompletnie się lubię. W sensie, mam nadzieję, że nie ma zbyt dużo błędów w tłumaczeniu, bo podejrzewam, że ci mogą być, bo po prostu, realnie, ja się próbuję na tym skupiać, ale ja się na tym tak hyperfokusatriowalę, że po prostu całkowicie lubię wątek zdania i o czym ja właściwie czytałem, o czym ja mówiłem. Wiem mniej więcej, co tu się stało, ale mówię, ten rozdział jakoś jest pod znakiem takiej zguby w moim umyśle. Mam nadzieję, że to się skończy, no i na pewno się jutro skończy, bo musi nadejść trup, prawda? Czy w kolejnym odcinku? Nie wiem, ale na pewno free time eventy za mną, więc może jakby był trochę dłuższy, to być może, chyba że będą jeszcze free time eventy i będzie ich po prostu więcej. Tego nie wiem, dowiemy się prawdopodobnie w kolejnych odcinkach. Na ten moment to tyle, moi drodzy państwo. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam gorąco do zasubowania kanału, żeby być na bieżąco. Śledźcie Discorda, śledźcie pozostałe media. Warto aktywnie działać, jeżeli... Pamiętajcie, że jeżeli chcecie pomóc w rozwoju kanału, takiego szczególnie niedużego kanału jak mój, to aktywność jest tutaj absolutnie wskazana. Nawet w tych takich spokojniejszych seriach. Gdzieś tam zostawić komentarzyk, jakąś łapeczkę, zostawić suba, jeżeli jeszcze to nie robicie. Takie rzeczy się liczą. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa. Thank you.